cześć. O, cześć, rewelator. Dzień dobry. Znowu z garażu. Jestem Ludwik Siadlak, a to jest mój codzienny vlog. Trenerskie życie w obrazkach, na którym rozmawiamy o skutecznej komunikacji, poprawianiu swoich umiejętności interpersonalnych i jak tylko się złapie oddech, to również o praktycznych scenariuszach przejmowania władzy nad światem. Oprócz tego, że bardzo, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo chcę Ci opowiedzieć o terapii, bo to jest coś fantastycznego i wiesz doskonale, że takie jest moje zapatrywanie na ten temat, to dzisiaj miałem mega zagwozdkę, dlatego że mała Ania, która miała urodziny i te trzecie urodziny swoje obchodziła u nas, zadała mi pytanie, bo ja... Dzień dobry, proszę bardzo. Więc mała Ania zadała mi pytanie, bo powiedziałem, że no ja też na psychoterapii, to jest taka pani doktor, z którą sobie rozmawiam i która mi naprawia różne rzeczy w głowie. To takie naprawianie w głowie, to ma sens dla nas jako dorosłych. I teraz jeżeli jesteś w stanie dziecku wyjaśnić, że nim laryngolog jest od gardła albo okulista do oczu, to jakby wyjaśnić, kim jest psychoterapeuta. Ja zaproponowała, żeby powiedzieć, że mi szumi w głowie, ale to nie o to chodzi. Więc aby móc ci naprawdę prawdziwie i bardzo kompetentnie odpowiedzieć na to pytanie, czyli żeby opowiedzieć Tobie o mojej psychoterapii, to najpierw muszę nauczyć się, w jaki sposób 3-letniemu dziecku wytłumaczyć, czym jest psychoterapia. Cześć, Rio! Bo tak naprawdę to już chyba Einstein powiedział, że jeśli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś wystarczająco prosto, to znaczy, że niewystarczająco dobrze to rozumiesz. I to jest rzecz, która bardzo często mnie dotyka jako trenera, kiedy słucham jakichś różnych wykładów albo jakichś nagrań na YouTubie szczególnie i słyszę ludzi, którzy próbują pokazywać, jakimi to nie są ekspertami w swoich dziedzinach i używają przepotężnie mądrych słów. I możemy używać bardzo mądrych słów i możemy używać słów takich, których nikt nie zrozumie. Zresztą był taki odcinek Friendsów kiedyś, kiedy Joey Tribbiani miał napisać Monice i Chandlerowi rekomendacje tego, że będą dobrymi rodzicami, ponieważ starali się o adopcję dziecka. Ross pokazał mu, w jaki sposób korzystać z tezaurusa i jak chciał napisać, że macie wielkie serce, to użył tego tezaurusa i tezaurus mu przetłumaczył to sobie, że macie ogromną pompę... Jak to było, kochanie? Ogromną pompę aortalną jakąś tam. Understand. Some of the words are a little too sophisticated for you. It doesn't make any sense. Well, of course it does. It's smart. I used a thesaurus. On every word? Yep. All right, what was this sentence originally? Oh, they are warm, nice people with big hearts. And that became, they're humid, prepossessing homo sapiens with full-sized aortic pumps. Yeah, yeah, and hey, I really mean it, dude. Więc można używać totalnie mądrych słów, które de facto niczego nie wniosą. Ja pamiętam, kiedy studiowałem przez bardzo krótki moment na polskojęzycznej uczelni, miałem też taki przedmiot, nazywał się socjologia rynku i tam na tej socjologii rynku był podręcznik, z którego mieliśmy się uczyć. Podręcznik wydany przez jakiegoś tam super mega profesora, który tam lokalnie nauczał. I ja przeczytałem 51 stron tego podręcznika, mieszkając wtedy w swoim domu rodzinnym, zszedłem na dół do swojego taty do biblioteki i mówię, tato sobie powiedz mi, bo ja przez te 51 stron totalnie, absolutnie niczego nie zrozumiałem. Czy to jestem jakimś głąbem i się nie nadaje nawet na pierwszy rok studiów, czy po prostu ten podręcznik niczego nie wnosi? I mój tato podjął wyzwanie, przeczytał pierwsze 20 stron i powiedział, że to jest totalny, absolutny bełkot. Tam nie ma po prostu totalnie żadnej treści. I tak się bardzo, nie, takie mam wrażenie, oczywiście nie znam tego środowiska bardzo blisko, ale mam takie wrażenie, że tak się często dzieje w środowiskach akademickich, że używamy mądrych słów, to jest wszystko wyniosłe, to jest wszystko podniosłe, ale nie daje za wiele wartości. I kiedy ja prowadzę swoje szkolenia, to mam czasem takie komentarze od swoich kursantów, którzy mówią, kurczę, no przyszedłem na szkolenie z zerową wiedzą, po czym wychodzę i to wszystko jest mega proste. Więc jak to jest? Mam takie wrażenie, czy co, my nie zrobiliśmy całego materiału, czy my jesteśmy teraz przygotowani do egzaminów, jesteśmy przygotowani do certyfikatów, żeby wychodzić nawet z tą twardą techniczną wiedzą dalej na rynek? O co chodzi? Przecież to było wszystko jasne i czytelne.
No właśnie na tym polega sztuka nauczania, żeby wyjaśnić wszystko w takich słowach, żeby to było proste. I dzisiejszy moment, kiedy z Anią, małą Anią, rozmawiałem i nie byłem w stanie jej wyjaśnić, kim jest psycholog, kim jest psychoterapeuta, to oznacza, że jednak jeszcze nie jestem gotowy do tego, żeby Tobie opowiedzieć o swojej psychoterapii. Bo być może przykłady, które posiadam w głowie, które uważam są mega fajne i mega adekwatnie oddają to, w jaki sposób ta psychoterapia się odbywa i co ona mi daje, to być może to jeszcze nie jest wystarczająco łatwe do przekazania tak, żeby każdy to mógł zrozumieć. A na tym polega ta sztuka. Więc ja sobie to jeszcze przemyślę, a Ty zastanów się, czy czasem nie używasz właśnie takiego zawoalowania tego tekstu, takiego jego ukrycia, żeby przypadkiem ktoś nie zrozumiał tego po drugiej stronie, bo wydaje nam się, że wtedy będziemy brzmieć mądrzej. No może tak, ale pytanie brzmi, czy chcemy po prostu budować swój wizerunek jako człowieka mądrego, niezrozumiałego, czy człowieka, który jest w stanie dać nam wartość dzięki temu, że w prostych słowach wyjaśni wszystko to, co chcemy zrozumieć. Więc to jest rzecz do przemyślenia na dziś, a my widzimy się jutro. Dzięki, do zobaczenia, cześć! Diabeł! Diabeł! No chodź! No chodź, idziemy spać!